Hejo, drugi tydzień w leśniczówce już nam mija, a ja muszę powiedzieć, że trochę zaczynam tęsknić za domem. Tak naprawdę powrót z Bieszczad zajął nam około 11 godzin, bo miały miejsce po drodze jeszcze jakieś wypadki, roboty drogowe, korki, no i sami też musieliśmy zrobić kilka małych przerw. Summa summarum, w domu byliśmy dość późno. Przed wyjazdem pozbierałam z balkonu jeszcze trochę ziółek, które były we względnym zdrowiu i porozkładałam je na stole. Po urlopie wszystkie zioła były już suchutkie, dlatego mogłam poosmykiwać je z gałązek i tym samym zwiększyłam swój zapas mięty. I zrobiłam też taką mieszankę balkonową do dań wytrawnych i były tam dwa rodzaje tymianku i oregano, a i lubczyk. Z racji tego, że w sierpniu praktycznie nie ma nas w domu, podczas gdy ja szalałam z domowymi obowiązkami, z wstawianiem, wystawianiem prania, rozpakowywaniem się i pakowaniem się do leśniczówki, Paweł pojechał do Naokrągło po pizzę miesiąca. Była przewspaniała, na białej bazie śmietankowej z tymiankiem. Na wierzchu były kurki duszone na maśle, kozi ser i konfitura z czerwonej cebuli. Na wszystkim były jeszcze gałązki tymianku. Przepyszne. Nie wiem dlaczego, ale gdy kończy się powoli lato, pizze z grzybami dla mnie są po prostu cudowne. W ogóle grzyby są super. Pierwszy dzień po powrocie był trochę na wariata, bo mentalnie jeszcze ciągle jakby byliśmy w tym samochodzie. Ja naprawdę musiałam się skupić na tym, żeby poprać dokładnie te rzeczy, które chciałabym, żeby wyschły, żebyśmy mogli je zawieźć do leśniczówki. Musiałam się też uważnie spakować do rodziców w jeden plecak, zabierając swój laptop prywatny, na którym czasami, jeśli mi pozwoli czas, gram, ale głównie jednak wzięłam go, żeby montować filmy, mój laptop pracowy, ponieważ jesteśmy już w pracy, zdalnej, ale nadal, i jeszcze kilka przydatnych szpargałów. Paweł odstawił mnie na dworzec i wraz z rowerem pojechałam do leśniczówki. Pierwsze dni spędziłam tutaj z Maćkiem, który dojechał do mnie. Maciek ma tutaj takie swoiste, otwarte zaproszenie do domu moich rodziców i często bywa tutaj nawet beze mnie. Informuję tylko, że jedzie do okolicznych lasów, które wszyscy tutaj bardzo lubimy, i daję znać, że w drodze powrotnej zajdzie do moich rodziców na kawę, jeśli będą, jeśli nie, to nie. Niemniej zawsze dobrze jest mieć go na pokładzie i tym samym zabraliśmy się od razu z kopyta za ogrodowe porządki, czyli w głównej mierze tego dnia sprzątanie wokół ogniska i koszenie trawy. Paweł dojechał do nas pod koniec tygodnia i też od razu pomagał w obowiązkach ogrodowych, takich jak na przykład podlewanie pomidorów. Weekend ogólnie był bardzo przyjemny i udało się nawet posprzątać w folii, co oznacza, że popieliliśmy wokół każdego krzaczka pomidora, papryk i bazylii. Następnie weekend zakończyliśmy odkopując stary rower Pawła, który teraz ma tata, bo wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy we troje na rowerową wycieczkę. Na szczęście wszystko działało jak należy i wypad na pobliską śluzę wodną udał nam się w 100%. A teraz od poniedziałku dalej praca. Jak dla mnie to ideolo, bo we trójkę wypracowaliśmy sobie taki fajny system. Pracując zdalnie, ogarniamy, kto w danym momencie ma troszkę wolniejszą chwilkę na to, żeby wyprowadzić psa, wyrzucić śmieci na kompost, zrobienie kawy, herbaty, czy rozpocząć robienie obiadu w nadziei, że ktoś inny za chwilę będzie miał wolniejszy czas i go dokończy. Jakoś tak naturalnie nam to przyszło. Jestem ekstremalnie wdzięczna, że Paweł i Maciek mi tutaj pomagają. A roszada jest szalona, bo i jeden, i drugi ma coś do zrobienia w Gdańsku, albo wizyty u lekarzy, albo konieczność pojawienia się w biurze. Także jesteśmy tutaj w bardzo różnych kombinacjach. Dlatego mam też kilka chwil tutaj tylko i wyłącznie dla siebie. W ciszy, samotności, ze zwierzakami i ogrodem. Co nie zmienia faktu, że nadal pracuję zdalnie, dlatego ja już uciekam. A żebyście i Wy mogli zaznać trochę tej natury i spokoju, zapraszam Was na mój poniedziałkowy spacer z Arią. Thank you.
odejdź, odejdź, odejdź. Mokre. Sytuacja wygląda tak, że dzisiaj Aria obudziła mnie trochę szybciej niż zwykle i pewnie nie byłoby to problemem, gdyby nie to, że zasnęłam trochę później niż zwykle. Bardzo mi zależało wczoraj, żeby skończyć książkę. Według czytnika miałam przeczytane już 88%, także ten progres kazał mi myśleć. Budzik. Teraz dopiero powinnam wstać. A wstałam godzinę temu. O czym to ja? Aha, że bardzo chciałam skończyć tę książkę, bo progres był już taki duży i jakoś wydawało mi się, że dam radę na jednym posiedzeniu. Mimo wszystko nie dałam rady. Książka jest na tę chwilę na jakichś 93%. No ale Aria wyjątkowo pierwszy raz w ciągu tych na razie 2 tygodni obudziła mnie i ewidentnie chciała siku. Aria ma swoje posłanie w przedpokoju, ma fajne wyro zrobione przez tatę, no ale to dlatego, że wszystkie poprzednie rozwaliła w drobny mak. Niestety jest ona ekstremalnie przywiązana do człowieka. Człowieka musi mieć zawsze gdzieś w zasięgu wzroku albo przynajmniej słuchu. Gdy mama jest za granicą i tata stacjonuje tutaj sobie sam, to Aria śpi w przedpokoju za zamkniętymi drzwiami. Właściwie od taty sypialni dzielą ją dwoje drzwi. I nierzadko było tak, że tata wysyłał nam zdjęcia, jak poniszczyła kolejne rzeczy, bo zabrała się za boazerię, za drewniane progi i 2 razy zniszczyła lampkę, rozwalając ją w drobny mak. Normalnie to były puzzle do składania. To była IKEA, złóż sobie lampkę. Elementów 3000. Niestety, była ekstremalnym niszczycielem. Wydaje nam się, że robi to nie po złości, tylko z nudów albo z rozpaczy. Ponieważ ten pies generalnie nie potrafi przebywać sam. Na szczęście nie zachowuje się jak niektóre psy w blokach, że ujadają przez cały dzień z tęsknoty za panem. Jej zdarza się wydać raz na jakiś czas jakiś głos, kiedy widzi, że pakujemy się do samochodu i zostawimy ją na dłuższy czas. Tak poza tym jest cichutka, ale jest też ekstremalnie natrętna, no i zawsze musi być gdzieś blisko. Co oznacza, że w pierwsze dni nasze tutaj, gdy ja z Maćkiem udaliśmy się do kompletnie innego pomieszczenia spać, no to ona sobie wydedukowała, ile par drzwi musi otworzyć i rano była tuż pod naszymi drzwiami. Oczywiście mamy do wszystkich drzwi klucze, nie chciałam natomiast jej zamykać w przedpokoju, z obawy, że poniszczy kolejne rzeczy. Fakt jest taki, że gdy ja spałam w moim starym pokoju, który graniczy z jej pokojem, zostawiałam na noc drzwi otwarte. Aria przychodziła do mnie i kładła się pod łóżkiem, przesypiała całą noc spokojnie, nie gryząc ani jednej rzeczy, a jest tam sporo rzeczy, które mogłaby wszamać. Tym samym postanowiłam, że i tym razem Aria będzie spała z nami w górnej części leśniczówki. No i okazuje się, że to jest to. Pies nie niszczy, nie niepokoi nas, absolutnie po prostu musi być blisko. Co jest irytujące, ale też na swój sposób urocze.
Jeśli chodzi o dynamikę pomiędzy naszymi kotami, Piru i Shermanem, a Arią, to bywa różnie. Muszę powiedzieć, że pierwsze spotkanie miało miejsce za szybko i w dosyć niekontrolowanych warunkach. Piru niestety w swoim życiu nie widziała ani razu psa i będąc już teraz dorosłą i widząc taką małą, kudłatą energię z wielkimi łapskami, no przestraszyła się bardzo i do tej pory niestety traktuje Arię z dość dużym respektem. Z Shermanem z kolei sytuacja wyglądała tak, że on był wzięty tutaj do leśniczówki dawno, dawno temu jako małe kocie. Mama bardzo chciała mieć zestaw jeden pies, jeden kot. Było to jeszcze z naszym poprzednim psem, Petrą. Która była przekochana. Natomiast cała śmieszność tej historii polegała na tym, że to kocie zostało wzięte jako dziewczynka. U małych kotków sytuacja wygląda tak, że chwilę po urodzeniu można ewidentnie odróżnić dziewczynkę od chłopczyka. Natomiast później na jakąś fazę wzrostu jajka potrafią się wstępować z powrotem do ciałka, przy czym ciężej jest rozróżnić jedno od drugiego. Następnie później z czasem one wypadają z powrotem na zewnątrz do moszny i dopiero wtedy okazało się, że Reszka jest chłopcem i że na imię jej będzie Sherman. Już wtedy zaczęły się mojej mamy dość intensywne wyjazdy za granicę i ciężko było utrzymać w ryzach dwa zwierzaki z dwóch kompletnie różnych gatunków o kompletnie dwóch różnych energiach. Tata, oczywiście pół żartem, pół serio, zagroził, że wyrzuci tego kociaka na zewnątrz, żeby dołączył do naszej paczki tych zewnętrznych kotów. Natomiast był to okres listopada, kociak był półroczny i kompletnie nieprzyzwyczajony do życia na zewnątrz, także ja natychmiast postawiłam srogie nie i powiedziałam, że zabieram kota do siebie, do Gdańska, do kawalerki. I w ten sposób Reszka, czyli już Sherman, wylądował w Gdańsku. W tym czasie zdążyłam się spiknąć z Pawłem, zmieniliśmy miejsce zamieszkania na większe i pojawiały się coraz częściej myśli o drugim kociaku. Mi jakoś strasznie zależało na tym, żeby następny kot, którego będę miała, był rudy. Natomiast w momencie, kiedy tata przywiózł od naszych znajomych z innej leśniczówki pół dzikie, cztery kociaki, w tym jedno czarne, Paweł powoli zaczął się w nim zakochiwać. Miała miejsce w pewnym momencie taka dyskusja, że Paweł, no ale następny kot miał być rudy. A Paweł na to, nie można patrzeć na kolor, kiedy chodzi o miłość. No i słusznie. Kazałam mu po prostu wymyśleć dobre imię, które będzie pasowało do tego kociaka i najwyżej zabierzemy młodą do domu. Nie minęły dosłownie dwie minuty, jak Paweł powiedział Piru. I nie wiem, czy to imię intuicyjnie Paweł wybrał i wiedział, że będzie pasowało ono do kota, czy to imię podyktowało charakter kota, ale no trochę się to zgadza. Oho, idzie. Długo nie wytrzymała sama. Także i Piru, i Sherman na swój sposób próbują się dogadywać z Arią, natomiast wszystko jest uzależnione od aktualnego stanu psa. Ponieważ jeśli pies jest rozbiegany, dynamiczny, jest jej wszędzie pełno i cieszy się i macha ogonem i mlaszcze pyskiem, to oba koty jednak zachowują dużo większy dystans. Natomiast gdy Aria śpi sobie gdzieś spokojnie na podłodze i Piru i Sherman na spokojnie przychodzą do nas do kuchni, kładą nam się na kolanach, dają się pogłaskać bez problemu. Sherman nauczony przez te kilka miesięcy wcześniej jako kocie obcowania z dużym psem, ma nieco większą tolerancję i daje się Arii spokojnie obwąchiwać, może za nią iść w momencie, kiedy idzie powoli. Natomiast sam czasami ją zaczepia i dochodzi do takiej śmiesznej pseudowalki. Piru obchodzi Arię dużo większym łukiem i gdy tylko słyszy klikanie jej pazurów na podłodze albo jakiekolwiek oznaki ekscytacji, natychmiast znajduje najwyższe miejsce możliwe w pokoju albo ucieka do mojego pokoju pod łóżko. Natomiast jakoś mimo wszystko to idzie. A jeśli chodzi o te perfumy w wosku, żaden praktycznie z zapachów mi nie odpowiada. Niestety nie mogę się do nich przekonać. Wszystkie są dosyć mocno słodkie. Najfajniejsze są te zielone pomidory, natomiast na mojej skórze pachną kompletnie inaczej. Dam im jeszcze szansę, jeszcze nie przeszłam przez wszystkie 9. Natomiast już mogę śmiało powiedzieć, że ich trwałość nie jest najlepsza. Fajne natomiast jest to, że z czasem ten zapach ewoluuje i w miarę jak blednie mam wrażenie, że zaczyna pachnieć troszkę inaczej. Co jest intrygujące i fajne, natomiast
No żałuję mimo wszystko, że nie ma na razie takiego zapachu, który by mnie ekstremalnie zachwycił. No nic to, będziemy próbować dalej, a ja tymczasem powoli muszę się zbierać do roboty. Pokażę Wam tylko jeszcze, jak się nagrywa z Arią. O, tuż za moją stopą. Klej dupa. Thank you.
skarpet. Kocek, 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 kocek. To Paweł podczas gdy... Podczas... W czasie kiedy? Podczas...